Cześć, siemano mordeczki, witajcie! Z tej strony Mafiosolec i witam was w trzecim odcineczku z naszej kultowej serii z Farm Managera 2018. I od razu na samym począteczku chciałbym wam serdecznie podziękować za poprzedni odcineczek. Ja jeszcze nie zdążyłem wszystkich serduszek poprzypinać. Tak jak tutaj właśnie nasz inseminator znów przyjechał i przypinął nam coś do naszych kurek, żeby się rozmnażały. Ale bardzo serdecznie dziękuję i lecimy z kolejnym odcineczkiem, gdzie znów spokojnie możemy rozsiąść się w fotelu i kontynuować. Ja dużo nie zrobiłem, więc tylko na sekundkę przyspieszyłem, bo zobaczyłem, że troszeczkę brakuje jeszcze dni do żniw, ale jak mi wyskoczyło, że czas już, bo chwasty są i trzeba pryskać, to pomyślałem, że już muszę tutaj się za to zabrać. Także na samym początku środek przeciwko chwastom był już zakupiony w poprzednim odcineczku. Bierzemy sobie traktor, wybieramy naszego Logana. Opryskiwacz i pracuj. Miałem chęć sprzedać sobie beczkowóz, lecz postanowiłem, że no i tak dostałem za niego tylko 3000. To troszeczkę słabo, ale widzimy, jak tutaj mleczko naprawdę ładnie idzie. Mamy 5 na 6 krówek, a tutaj do wykonania zadania musimy swoje wyprodukować 2. Już niedużo zostało, ciekawe czy nam się to uda zrobić. Jeżeli chodzi o jedzenie i wydajność, krów jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o kury również, inseminator znów przyjechał, trzeba będzie sprzedawać. My przy okazji, zanim nasz Zbyszek podepnie łopryskiwać, to my możemy w tym czasie powędrować i poszukać jakiego kombajnu. Łocie babka. Jest za 103 tysiące. O kurwa. Złom. Czy to będzie zły stan? Ciekawe, czy ja będę mógł to sobie sam naprawić, żebym nie stracił pieniędzy, nie? To właśnie. Tu jest za 300. Dobry stan. Wiecie co? Poczekamy, bo może. No może coś się jeszcze jakiś trafi. Kurczę, no nie chcę kupować złomu, tak? Nie wiem, czy jestem w stanie ja go naprawić. Tutaj właśnie się tego boję. My sobie już tutaj poczekamy. Gdzie on pojechał? A, dobra. Widzę, że tam też mają drogę. Następnym razem, gdy będę budował, to pomyślę też o tym, aby to zrobić. Zobaczcie, jak to ładnie nasz ten łubinek, tak? To była łubin czy lawenda? Poczekajcie, zresztą to powinno pisać, jak kliknę na pole. Pole łubinu, a tu mamy co? Żyto? Pszenica, aha, pszenica. No bardzo ładnie to wygląda, jeśli chodzi o teksturki. Kurna, z tamtej strony wszyscy przyjeżdżają. Dobra, zobaczymy, jak to będzie pryskanie wyglądało. My w tym czasie zwierzęta są gotowe do rozrodu. Tak jest. Inseminator już jest zadzwoniony. On nawet nie zdążył odjechać. Kurde. Ale idzie Zbyszek. Pięknie sobie radzi. Lecimy na nasz ryneczek. O, tu trochę tam jedny tam lancy nie wyłączył, ale to nic. Jak tutaj mleko się miewa? Mleko idzie w górę, ale nie, zaczyna już powoli tutaj spadać. Ponad 3, to są funty, kurcze. Nie mam pomysłu, na jaką walutę tu jest, funty, dolary. Dobra, sprzedajemy. Sprzedajemy, sprzedajemy. No, coś tam, zobaczcie, to są bardzo malutkie pieniążki, to są naprawdę bardzo małe pieniądze. Jestem w szoku ogólnie, bo no co, tu siaka żeśmy zarobili, a zobaczcie, jakie są drogie maszyny. Jestem ciekawy naprawdę, ile jesteśmy w stanie zarobić za zboże. No ja tutaj już teraz czas przyspieszam, jeśli chodzi o szkolenia, to ja jeszcze raczej dzisiaj nie jestem w stanie wrócić, na pewno, bo szkolenia... Ło, kurna dziot, co to jest? Co to przyjechało? Aha, przyjechali po. Na razie. Ja mówię, kurna, coś już przywieźli. No, krówki by mogły nam się tutaj. No, inseminator musi nam wyskoczyć. Który my mamy dzisiaj? 22. Brakuje 35 dni. To jeszcze miesiąc. No, takie dość późne żniwa z racji opadów w tym roku. A jeśli chodzi o jakieś zadania, co mam? Wyjątkowe oferty z banku, weź kredyt do 2.10. No, nie dam rady, bo na szkoleniu jestem do. Ej, tu jakieś kursy są? Ojej, powiem tyle. Tego nie było. Jakoś mi się tak fajnie teraz, patrzcie, po najechaniu rozkłada. Były jakieś malutkie aktualizacje, jakieś skórki, parę mega. Niedużo. Twoje zwierzęta są gotowe do rozrodu. Jest! O, fuck. Widzieliście, ile kosztował inseminator tutaj teraz? To ile dostałeś za tak... Aha, no dobra. Ej, czy w tym jest interes? Za 2000 wyzywam inseminatora?
Za dwa coś z kawałkiem. Za dwójkę mogę taką krowę sprzedać? Nie no jest, no dobra, ona mi produkuje mleko i w ogóle, tak? Ale moim zdaniem, no... Nie no dobra, jest jakiś plus, ale ważne, że chyba będziemy mieli ukończone zadanie z sąsiadem i... I serio, nie? Połowa. Dobra, czyli musimy jedną krowę i tak sprzedać. Mogę zaznaczyć, którą bym chciał na... Ten łopiekun, łopiekun, którą byś chciał sprzedać, dobra. Dobra, 2000. Powracamy do rzeczywistości. O, czyżby tutaj nic, żadne chwasty, nic nie było na naszym poletku z pszenicą. W ogóle jestem mega ciekawy, ile zabrało nam oprysku. 11 litrów? Dobrze myślę? Tak, około 11 litrów. O, Bobsum wchodzi w farmenga. Kurczę, ogólnie dzisiaj tak naprawdę jeden dzień przerwy mamy na kanale. Halo? Przepraszam, dlaczego pieniądzu mi tyle zabrało? Czy jest tu gdzieś jakaś rozpiska, która mi o tym by powiedziała? 34 dni do końca. Czy mamy jaki kombajn? Zadanie... Ja, nie zdążyliśmy. Złom. No, wygląda jak złom. Kombajn zbożowy, no aha, nie ma nic więcej, żadnego stanu. Nie wiem, wiecie co? Pierwsze żniwa, po prostu nie wiem, czy sobie nie zrobimy ręcznie. Ja zatrudnię pracowników sezonowych. Jeżeli w ogóle damy radę, dużo nie zbierzemy, to właśnie mnie boli. Czy plon będziemy mieli maksymalny? Nie wiem, jak z tą żyznością gleby. Bo nie daliśmy w tym roku nic. Jeśli chodzi o... Kurde, jeszcze później prasowanie. Ciekawe, czy ono... Nie, no raczej wszystko ręcznie da się i słomę powinni zebrać ręcznie. Czy ja ogólnie mogę tworzyć nowe pola? Ej, zrobili mi, że mogę. Dobra, spoko. To ogólnie my sobie stworzymy zaraz jakieś nowe poletka. Czekajcie. Żeby tutaj nie było źle, to byśmy mogli rąbnąć pole. Kurde, tu jest kawał. Naprawdę kawałek tu jest. Zrobimy może długie pola, co wy na to? Tu byśmy dali drogę, czekajcie, zrobimy sobie dróżkę. Czy ten czas leci na maksa? Tak, czas leci na maksa. Okej, okay. No jest jakaś droga. Aha, najlepsze jest to, że ja nie mogę robić długich pól. Dobra. Damy maksymalnie tak, jakie możemy. Oferta z Ministerstwa Rozwoju. Strach na wróble, aby dostać dofinansowanie wysokością. Serio? Już mam strachów na wróble kilka. To zaraz zrobię. Tu i no przyjadziem, zobaczyć co tu się dzieje. Siać nie. Obornik my mamy, ale nie mamy my. Dobra, sprzedajemy. Sprzedajemy beczkowóz. Sprzedaj. Ale pieniądze nam lecą w dół. Ktoś cały czas przyjeżdża, odjeżdża, nie wiem co tam się dzieje. Tu zaraz się jesień zacznie. 17 dni mordy. 17 dni, zobaczymy co to będzie z tymi żniwami. 5 dni, dobra, łubin już czas praktycznie. Jabłka. Naprawdę też spoko, dobra. Zwalniamy sobie troszeczkę czas, bo ja tutaj chciałem teraz zakupić. Choć nie, wiecie co? I tak... Właśnie, ja teraz mam zasiać to na zimę, czy też nie? Chyba nie. Ja nie zasieję tego na zimę, bo mi to... Na pewno no, źle będzie to wyglądało, bo ile... Ciekawe, ile mi pisze, ile jest wegetacja tego z... Rośnie. No to, że rośnie, to ja wiem. Czy jak gdzieś w informacjach mogę dowiedzieć się, jaka jest wegetacja pszenicy, jak długo? Czas wzrostu, 120 dni, 120 dni. Czekajcie, 120 dni to mamy 3 miesiące, tak? Nie, przepraszam, 4 miesiące. No tak około. Około 4 miesięcy mamy wzrostu. Czyli jeżeli byśmy sobie zasieli to w lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Dobra, my po prostu musimy... Jest pole gotowe do zbioru.
Ręcznie. Dobra. Zatrzymaj czas. Dobra, zatrzymajmy czas, bo ja teraz muszę się głęboko zastanowić. No coś mi tu jeszcze wejdzie. Budynek dla pracowników sezonowych. Czekajcie. Kto tu jest taki w miarę? Aha, ta umiejętność wpływa na ilość zbiorów, tak? Zatrudni. 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 Dobra, myślę, że jeszcze trochę swoich pracowników. Lista pracowników. I teraz, czy ja mogę podnieść im... nie, dobra. Nie mogę. Okej, spoko. My teraz bierzemy sobie to. I wybieramy po kolei sezonowi. Raz. Sezonowy 2. Sezonowy 3. Myślę, że... one są tutaj od tych. Ogarniają tam. Więc nawet pana traktorzystę byśmy mogli wynająć. W danej chwili chyba będę mógł go rzucić. Dobra, pracuj. Puszczamy sobie czas. Jestem mega ciekawy. Idę przez ogródek, wsie i pola. Wszyscy po kolei. Dobra. Aha, tryb fotograficzny. Znaczy nie, no poczekajcie. Mogę sobie to zniżyć. Ale spoczko to wygląda. Ej, serio? Tu tam będzie słoma? Czy mi się wydaje? A tu Zbyszek tam szybciutko przejechał. Dobra, myślę, że coś może tutaj natniemy, no. Ciekawe, jakby im przyczepę podstawił. Ale to wątpię, że coś da. Tym bardziej, że oni jeszcze co trochę będą odpoczywać. To może być naprawdę nieciekawe. Znów mamy troszeczkę jajek. Co się stanęło? Czemu mi się jajka sprzedały? Czy ja coś kliknąłem? Dobra, mniejsza z tym. Jedzenie... Łubin się kończy. Spoko. Tutaj akurat o łubin się nie martwię, bo będzie niebawem. A u krówek? Żyto w mnie, no... Trawa, słoma będzie, bo to sieczka. Fajnie się przecinają w ogóle. Spoko to wygląda. Nie wiem, czy nie zatrudnić jeszcze kogoś, no bo tutaj zależałoby mi na tym, aby udało się jednak zatrudnić. Czy będzie ktoś, kto ma 5 na 5? 4 na 5? Jest, 5 na 5 i to wcale nie dużo kosztuje. Okej, ja go jeszcze przypiszę tutaj, mam nadzieję, że mogę. Aha. Ale lipa! Musiałbym wszystkich od razu 8 dni i potrzebuję nowych pracowników do cięcia tego. Dobra, sprawdzamy rynek. Kombajn, czas na kombajn. Czy będzie coś? A, Jezus Maria. Pokaż mnie, bo ja chcę tylko używane. Ej, ryzykujemy ryzyk fizyk, co? I tak złom, i tak, a jest za 69. Dobra, kupiłem go. Jeśli chodzi o headery... Dobry stan, okej. Serio, nie mam miejsca w garażu. Nie gadajcie, że muszę postawić kolejny. Ale zem popłynął teraz. Co to? Tego nie miałem. Murowany średni garaż. Ej, spoko. Ile tu wchodzi? Ej, za 28 koła i 3 wchodzą. Ej, spoko. Jak najbardziej, moim zdaniem.
Tylko nie wiem, czy go stawiać tutaj, czy... Czekajcie. O, jego by się postawiło w tą stronę. I tu droga. Dobra, trzeba to od razu już z głową. Dobra, luzik. Podwójną. Dobra, podwójna. Fajnie, że po prostu mogę coś takiego zrobić. Za o wiele mniejszą kasę, zobaczcie. Bo 3 miejsca postojowe, tam 4, więc luz. Dobra, teraz tylko żeby tu idealnie ładnie postawić. To spoko, jest. Ej, dobra, bo nam się lato skończy, a kombajn nie będzie miał gdzie przyjechać. Tu ktoś przy siewce widzieliście coś robił? Może będzie ktoś taki, kto będzie tutaj ogarniał. Jest kombajn, ulala. Jest! Napraw za 5000. I renowacja, spoko. Zaraz zobaczymy, czy będę mógł to zrobić, jak już będzie stał u mnie na podwórku. Tutaj sobie dobrze radzą. Ej, no, tak rzutem na taśmę, nie? Jeżeli nam się uda tutaj żniwa zrobić. No mówię, wszystko późno, no bo wiecie, tutaj wiosną się zaczęło, zanim ogarnąłem maszynę, to wszystko ciężko było. Ale dobra, spoko. Fajnie, bo widzieliście, przed chwilą był za 100 tysięcy, był złom. I tego również, że naprawię za nieduże, mam nadzieję, że naprawię za nieduże pieniążki. No wygląda tragicznie. No to jakiś John Deere jak po spoleniu, ruda szmarza z każdej strony, nawet w łopuny weszła. Dobra, ciekawe, czy mamy jakiegoś Zbyszka. Jest, ktoś przyjdzie mi zaraz coś z nim robić. Renowacja. Zobaczymy, czy też w ogóle da radę z tym. Ogólnie teraz ciekawe, jak to jest z przeparkowywaniem. Dobra, wybuduj szybciej. No dawaj, dawaj, buduj, buduj, buduj. Pole już gotowe do zbiorów. Patrzcie, jest. Kasa leci. Dobra, stop. Ile metrów i z jakiej budowy? Puste miejsce, okej. Parking. Przeparkuj. Dobra, okej. Puste miejsce. Stan używany. Ole, że ole ciągników tam jest. Dobry stan. Aha, nowy używany. W dobrym stanie za 800, spoko. Kupujemy. Na parking, okej. Nieźle, 60 tysięcy do końca, mamy kombajn. No tutaj sobie jakoś radzą w miarę. Jedzie już tam. Dawaj, dawaj, dawaj gościu, bo tu niedużo dni zostało, tu końcówka lata jest. Ciekawe jak to jest, za przyczepa jeszcze trzeba będzie kupić. Mój Jezu. No wiem, wiem. O, ale on ładny. Ogólnie jest bardzo ładny, jak jest nowy. Ej, tu patrzcie, przyjechał ktoś i cały czas przy nim pracuje. Tego nie zauważyłem. Właśnie zastanawiam się, czemu to samochód tu stoi. Ciekawe, o co chodzi z tą renowacją. Dobra. Pokaż, twoje zwierzęta są gotowe. O, jest, dobra, inseminator. Są krówki. Ej, bardzo długo on coś pracuje, kurna dziot. Jak to jest? Tutaj kasa cały czas się zmniejsza i koszty naprawy również. Bardzo długo to trwa. Otóż któryś dzień z rzędu. Ej, nie wiem co się dzieje z moimi kurami. Aha. Nie ma inseminatora. Dlatego, że... Dobra, kury sprzedałem, będzie na inseminatorze. Zobaczcie, od razu. Nie zauważyłem tego. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie. Stare czasy, im się przypomniały, to i robota idzie w re. Trochę daleko mam do odwożenia. Co tu takie zaparkowało dziwnie? Brr, 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 brr. Oj, oj, oj. Jesień się robi. No. O! Znów renowacja. Ciekawe, czy on jest w stanie zrobić żniwa.
Zbyszek. Czemu traktor? Czemu nie mogę wybrać swojego ciągnika? Dobra, muszę zakupić na pewno przyciepa. Uff, jak się bawić, to się bawić. Sprzedaj, kup. Używaną wezmę z tym, ponieważ będę widział. Nowa, za psiaka jestem w stanie kupić prawie że złą. Tylko że zobaczcie, kurczę, 8000 i mam nówkę. Ej, tu jest super, dobry stan, nie? A tu nową za... Ma się czymś różni? Nie. Dobra, bierzemy ją. Okej, gotowe są do rozrodu znowu. Jak to jest? Mleko nam się samo sprzedaje? Ktoś po to przyjeżdża? Pewnie tak, bo mi się wydaje, że tu jakieś zbiorniki coś za to odpowiada. Ja mogę sobie w międzyczasie to sprzedać pewnie. I tyle. Dobra, tu już jest ok. Ale nadal mnie zastanawia, czemu nie mogę użyć ciągnika. A jakbym go przeparkował? Czekajcie, zaraz zobaczymy, co tu się zadzieje. Jeszcze raz, wybieramy. Kombajn. Tak. Aha, no może nie mogę z racji tego wybrać... Wiem, zaraz będziemy wiedzieć już. Jedzie już ciągnik. Może nie mogę wybrać... O, a kto to? A pan inseminator, dzień dobry. Dobra, mamy to. Powiedz, że teraz się da, jak już mam przyciapa. Maszyna, tak. Tak. O, co tu chodzi? Tak jakby się coś z ciągnikami bugowało, ale mogłem wybrać, przecież mogłem. Nie mam drugiego pracownika. Widzicie, jakie to może być mądre? Poczekaj, dajcie mi chwilę, bo teraz muszę naprawdę zatrudni. Ło, chłopie, ty to jesteś kozak. Silny fizycznie. I robi przy maszynach. Budynek dla pracowników stałych. Ok, witaj w zespole. Lista pracowników. Gościu, gdzie jesteś? I o tu chciał teraz. Ojejku. Co mnie się tu stanęło? Stop. Powoli. To są moi pracownicy, tak jest. Gdzie jest niesezon? Aha, tutaj są sezonowi. Kurna, sezonowi mam większą chałupę niż... bo mi normalnie nie ma ciasiu. Dobra, najpierw sprawdzę. Oje, pierdziele, jesień weszła. Dlaczego? Dobra, okej, okay, powracamy. Z tego, co zauważyłem, to tak jakbym nie miał tego nowego pracownika. A nie, jest. Sprzedaj 6 krów. Ale kasa. Dobra, ale udało mi się ogarnąć, że zrobię to w taki sposób, patrzcie. Maszyny uzupełnię automatycznie. O, jest ich tych dwóch gości. Dobra, pracuj. Dobra, spoko, udało się, nie? Jak sobie muszę po prostu automatycznie nie wybierać samemu? Jeśli chodzi o krowy, 6 na 6. Sprzedaję jedną. Wiecie co, teraz tak myślę, że w zimę zajmiemy się renowacją, naprawą tego sprzętu. Jeżeli naprawdę uda nam się zrobić z niego coś, to będę mega szczęśliwy, bo już jakieś tam przebłyski jego są. I powiem wam tak szczerze, że naprawdę spoko by to wyglądało. O, skończyli!
O, proszę bardzo. Dobra, teraz jak mam tylu sezonowych, trochę za dużo, tak? Bo nie wiedziałem, że ogarnę się z tym kombajnem. Ten dopiero. Ten już z przyczepą jest, pa, a ten dopiero do kombajnu jedzie. Trochę brzydko wygląda ten. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Są żniwa. Kaj ty na pole nie wjeżdżasz. Chyba dzisiaj nie będzie ciu. Ale tu pięknie się żółtko zrobiło. Zara orka. Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć co on chce zrobić. Jest, dobra. A jak jest ze sumą? Właśnie, czekajcie. Dobra. Oni podleli to? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Czy jest podlane? Tak, jest podlane. Dobra, ich zbierają słomę ręcznie. Po to ich mam zresztą. Pracuj. Dobra, spoko. Patrzcie co się dzieje w ogóle. Właśnie, i teraz najciekawszy moment. Zapomniałem o tym. Dobra, ja wiem. Ile ją mam ubinu? Sprzedaj. Teraz tak, żyto pięcia łubin. Tak mało? 190. Chyba, że gdzieś nam się to odkłada, ale... Teraz szczerze nie mam pomysłu. Jak by to wyglądało? Ale on idzie sypać chyba, nie? Wskażę, ty mu nie pojeżdżą z tą przyczepą. Uważaj tu na Zbyszka, dobra. O mój Jezu, nie patrzy. Trochę tu pobugowane rzeczy. Ale tak, faktycznie on tak sypie. No niestety, nie wygląda to jakoś ciekawie. Ale myślę, że może dadzą radę to jakoś poprawić, choć no... Pa, tu zbierają się chłopoki. No tak jakby na razie oni to grabili tylko? Na jakieś pokosy? I później będzie trzeba zbierać od nowa. Dobra, mamy jesień, jeszcze tak późnych żniw nie było, no ale... Lepsze to niż nic. I teraz się zastanawiam, jak gdzie u nim je zanieśli ten... Ubin. 0,23 kilo. To jest naprawdę słabo. Zwolone jedzenie. He, he, he. Dobra, łubin trzeba kupić, no tak czy tak. Kup. Kup łubin. Ale poszedł w górę teraz. Dobra, tysiaka kupimy, nie więcej. Może jakoś przetrwamy ten sezon. Nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. Jak wrócę z tych... Jak wrócę z tych, no... Witasz czego? To powinno być już dobrze. Z tych szkoleń. Powinienem kolejne robić. Powinno mi się udawać. Dobra, minister mnie prosi o założenie tego. To jak chcesz, to możesz. Zobaczymy, co tu wyjdzie z tego. Piątkę dostaniemy. O, dobra. Zadanie wykonane. Strach na wubę. Wubę, wubę. Pięć. Dobrej pięć, grosz do grosza i będzie kokosza. Patrz, taki zestaw żniwny tu. Gier mokszym w tym momencie. Tu tyż, ale 50 lat temu. No masakra. Kumba, ty jak coś to tu do mnie skręcę, bo ty mój jesteś. No dobra, dzięki. Przydałby się jaki rozrzutnik za rok kupić. I orkę pierdachniem se. Dobra, i idźmy na rynek. A co tam, jak się bawić, to się bawić. Łożutnik bym popłosił. Płasa. Płasa z Lumza, zobacz te za jakie pieniądze. Szczepa dobyl też jest chyba. Stan, zły stan. Dobry stan, za 2000 z rozrzutnik, no kurde. Dobra. Będziemy go robić. A teraz już mam czas.
na renowację. Okej, okay, spoko. Tutaj nie muszę, bo naprawdę zobaczcie, ten był w takim stanie, no w dobrym, tak? Ten był w dobrym stanie i... Czy ja go nowego nawet wziąłem? Tu nasze drzewka, widzę, ładnie sobie dają radę. Dużo im tego... Ale tu pokosy pięknie oni to zrobili. Jestem w szoku, jak to naprawdę długo trochę im będzie schodzić. A z czym ty, Mariola, szłaś? W ogóle teraz, właśnie, stop. Powoli. Jak jest z pszenicą? Pszenica 30... Kurna, czy to w ogóle gdzieś mnie rośnie? Gdzie jest to moje tak naprawdę? Jest! Zobaczcie, jest to. Ile mi dało? O kurna! 11 tun pszenicy. Tu z hektara nawet nie było. To jakiś chyba nowy workout będzie. Żyto, kukurydza jeszcze. Ej, oni sobie chyba jakoś to będą chyba pobierać. Dobra, spoko. Myślę, że mogliby to zebrać. Szkoda, że nie mam miejsca już. Mam jeszcze jedno miejsce? Nie mam. Mam zraszacz, przyczepę i ciumnik tu stoi. To jest rozsiewacz, wszystko. Dobra. Niech przyjadzie... A ty mu jak idzie? O! Powiedzmy. Miejmy nadzieję, że coś uda się z tego zrobić. Jesień. No tu już Mariolka troszkę mimo siły. Przeprowadź się. Dobra, co to się będzie działo teraz? Teraz wynajmuję ich, biorę ich akcja zbieranie. Dobra, tu wyczyść. O, zadanie jakieś nieukończone. Nie wiem, które. A, to było z tym banku. Dobra. To się nie dziwię. I Zbyszku tutaj wyczyść. A wy pracuj. Ło! Tak, momentalnie się podbudowała. Dobra, zobaczymy jak to... Jestem mega ciekawy jak to będzie wyglądało w zbieraniu. Słuchaj, w torbę będą to pakować? Ło, ło. Od końca, pa, jakie mądre. Ale silnisko wysokie. No gruberem by trzeba było przelecić. Tutaj jest renowacja. Tu też, no tu szybko dosyć pójdzie chyba. Ej, patrzcie. Faktycznie daje radę. Najpierw renowację przeprowadzi i doprowadzi go do tego koloru, jakiego powinien. Jest dobrze, dzisiaj widzę progres na tym odcineczku. Sporo udało nam się zrobić. Obornika też już jest fest. No ale raczej nie wiadę im tutaj z obornikiem, a nie chcę im się stawiać kolejnego garażu. Jak to jest teraz z rozbudową, z tym wszystkim? W ogóle jak tam scenariusze? Speed terenu jest jeden. Tu są jakieś ten, zakończona sukcesem. Aha, czyli tu moje lista pracowników, nie przeglądaj magazyn. Spoko, tego obornika coś mamy, kiszonki, słomy, ulala. Ależ ty, słomy jest dużo. Tunę mogę sprzedać, bo ja nie wiem czy czasami nie ten. Gdzie oni donoszą mnie? Suma, dobra. Ło, to ten silos, żeby niepotrzebnie do... A, zresztą. Postawiłem dwa, no to postawiłem. Już taka no... Fakt, że później fajnie by to wyglądało, tak? Bo byśmy sobie z odcineczka na odcinek coś tam robili. Najgorsze jest to, że teraz już nie mogę nic więcej z nim na razie zrobić. Ale jako tako już wygląda. Dwa razy zamówiłem do niego, czyli... Tutaj po prostu teraz naprawa, ale naprawa byłaby wtedy tylko, gdy ja będę już miał tam wykwalifikowanych ludzi chyba do tego, czy coś w tym stylu. Jeśli teraz chodzi... Wprawdzie to możesz tak... Ino wziąć któryś... Tutaj wybierz łobornik, maszynami, traktor, Zbyszek i rozrzutnik. Pracuj. Żyzność gleby. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Jak tutaj rozrzucimy sobie obornik, bierzemy się tutaj już za orki, za takie duperele. Akurat oni zbiorą słomę, pojedziemy sobie rozstrząsać po tamtym. Nie mam ciągnika z którym, to się załadował tam i do potrzeba mu było. On sobie ogólnie chyba bierze nawet tyle, co potrzeba na to pole. A nie widać żadnej animacji. Ale ważne, że
coś robi. Do zimy powinniśmy się wyrobić tutaj z tymi placami. Jak wy macie ostatnie trzy rzędy, okej, okay, spoko. Tutaj fajnie. No jest, żyzność gleby, okej. Okay. Ciągnik jest. Dobra. Jak to jest? Oranie. Wybierz, cyk, cyk, cyk. Pracuj. Powoli, zwolnij ta trochę tempo, bo mi kurna siły nie mają. O, zbieranie beli. Fajnie nazwane. Jak to jest skóra? A, dobra, już wiem chyba o co chodzi. No, tak myślałem. O. Pokaż. I ja się nadal zastanawiam, jak może wy bardziej zwróciliście uwagę na kasę, jak to jest, jak mam te litry mleka i w ogóle wszystko, czy one mi się sprzedają, ja dostaję za to pieniądze, czy nie? Zobaczcie, co się dzieje już od razu. Orka na pełnej tu, dobra. Czy ja dostaję pieniążki za to, czy nie? Dobra, możemy sobie iść samemu tu sprzedać, sprzedaj. A rynek, o co tu chodzi? Jajko kurze. Miód. Możemy pójść. Kiedy pójdziemy jeszcze w miodek? Czemu by nie? Jajka. 200 sztuk. Po ile są teraz? Po 2,29. Ogólnie cena spadła, to nie będę sprzedawał. Mleko pnie się powoli do góry. Jest 311, jest ok. Zakład sąsiada. Dowodni, że jesteś lepszym rolnikiem i zasiej nasiona pszenicy przed... Dobra. Uuu, są dobre pieniądze. Tylko do kiedy ja tu muszę zasiać? Zasiania się na pszenicy do... No to tak jak miałem siać. Zwierzęta są gotowe do rozrodu, pokaż. Spoko, jest okej. Dobra, zbieraj tę tu sumę. Dobra, spoko, oni tu już idą. Ja kończę orkę i biorę go zaraz. Jest dobrze, jest naprawdę spoko. Mleko jak mnie się to... Dobra, mleko to idę sprzedać. Rynek, szybko sprzedaj, bo zaraz będzie mi zniknie znów. Mleko, 311, sprzedaj 400 litrów. No i mamy 1200, dobra. Coś tam zarabiamy, coś tracimy, coś zarabiamy, no tutaj... Oby ci pracownicy poszli jak najszybciej, oni są zatrudnieni do 19.12. No akurat na święta Bożego Narodzenia se pójdą. Ciekawe, kiedy spadnie śnieg. Tu jestem mega ciekawy. Orka? Jest ok. Tu już znowu grabią. Jak jest ze słomą? Pszenico, żyto, łubin. Tak, zabierają, na pewno zabierają, bo łubin umiem ten. Słoma. Nie wiem, gdzie oni tą sumę noszą. Możemy sobie tak zrobić. Niech pobierają mi na sieczkę więcej tej słomy. Twoje zwierzęta są gotowe do rozrodu. Pokaż. Co mi tutaj nie zaliczyło? Misje poboczne. Aha. O, dobra, spoko. Jest kolejna krowa. Jedną można sprzedać. Chyba pensja. Ale mnie tu konkretnie koszą, nie? Dobra, jedno pole mamy praktycznie, że zaraz gotowe. Ale teraz polecimy sobie z akcją obornik. Dobra, niech zjedzie. No i najwyżej wcześniej trochę zwolnię, bo naprawdę oni tej pensji to mi pobierają tu. Co? Czy na pewno chcesz usunąć pole, na którym rośnie łubin? Jak zbieranie bel? Przecież... Kurde. Teraz to mnie trochę to zastanowiło. No dobra, no jeśli niby zbierają bele, to nie sobie zbierają, ale dziwne to troszeczkę. Czy łubin dwa razy by odrastał?
Coś to nie czci na cukrowa w farmingu. Pole łubinu. Jestem mega ciekawy. No czy coś takiego jak pole łubinu? Nie, mąki tylko różne. Wow, teraz troszeczkę się zdziwiłem. Sprzedaj. A mogę jeszcze jedną renowację zamówić dla rozrzutnika. Spoko, bo już będę miał go w miarę zrobioną. Okej, tu kultywacja jest. I jeszcze zatrudnię, żeby zdążyli zebrać mi tą słumę. Co oni robią teraz? Jestem mega ciekawy. Dobra. Wszyscy poszli? Znaleźli? Ogólnie mordy, możecie pisać jakieś... O Jezu, znowu. Ciekawe tematy na tą serię, żeby sobie po prostu pogadać. Co przerwi pracę? No i poszli odpocząć chyba, tak? Teraz już sam nie wiem. Czy na pewno chcesz usunąć pole, na którym rośnie łubin? Aaa, no tak, no to ja chcę je zorać. No chyba raczej, no... Nie wiem, teraz szczerze albo zostawię to na tym... Na... no, zostawię to po prostu. Po następnym odcinku mi powiecie co i jak. Dobra. Tu mamy to pole już pięknie zrobione. Znów mleko na sprzedaż. Mleko. Oby ta cena mleka była naprawdę w górze, no to będzie spoko. 500 litrów. O, ale bym odwalił lipę. Na co mnie mleko, jak ja sprzedać chcę? O, patrzcie, sprzedaj. Nice. No tak powyżej 30 się trzymamy. No dobra, a ci pracownicy to co oni sobie tu robią? Odpoczywają? Właśnie na jakiej to zasadzie polega? No już są pełni sił. Niby grabią, tak? Niby grabią. Ojej. Podlewanie, dawno nie padało. Dobra, ona sama sobie tu poradzi. Tak się kręcą ci pracownicy i kręcą. Dobra, przerwi pracę. Aha, dobra, rozumiem co się stało. Była zbyt niska temperatura, żeby mogli już pracować. Ona już tak bardzo szybko podlała? Tak i tak, pracuj. Okej. Spoko, jak jest z rozrzutnikiem? Ej, zobaczcie, rozrzutnik naprawdę na pełnej. Przy takim stanie, co go kupiłem, naprawdę udało się fajnie go... fajną renowację mu przeprowadzić. Przeparku i napraw. No na razie naprawić nie mogę. Szkolenie. 400 tysięcy. Ale nie mogę jeszcze zakupić. O! W następnym odcinku prawdopodobnie powracam ze szkoły. Tu zima, nie wiem. Chciałem dzisiaj tej zimy dotrwać. Ale co tu moi będą robić? No nic nie będą robić, no. Żyzność gleby. Alter pogodowy, zbyt niska temperatura. No tak myślę. Żyzność gleby. No to nic nie zrobię. Ogólnie to pewnie dzisiaj jeszcze pierwszy śnieg zobaczymy. Nie mogę ich zwolnić. Niestety, muszę płacić za nich aż do końca. A czy ja mogę rozbudować to? Jakoś. No nie, bo chciałbym mieć więcej tych kur przenieść. Nie mogę ich nigdzie przenieść. Muszę postawić drugi albo kurnik, ale na razie nie. Sprzedaj. O, no i zara, cyk, wiedziałem, inseminator na pełnej, 24. Patrzcie, ale się kolorki tego zrobiły inne, całkiem. Spoko, tu ja mam naprawdę, to pole mam już przygotowane i zaraz mamy grudzień, właśnie mamy teraz grudzień i zobaczymy, czy od 1 grudnia zaraz spadnie śnieg, czy zacznie padać. Jestem mega ciekawy, no zabierałem pieniądze, zabierałem ostatni raz.
comiesięczną wypłatę jest ile? Ponad 3000 zabrali, 4000, 5000, 6000, 7, ulala. No to trochę kasy mi zabrali. A my teraz idziemy sprzedać mleko znowu. Ojeju. Dobrze, chociaż mnie to tak w miarę człowiek kojarzy, to wie po ile ta cena. Sprzedaj, dobra, 2000 nadrobione. Jajko kurze. Sprzedaj. Dobra. Jakoś się podbudujemy, no, minus 2 temperatura. Pierwszy deszcz teraz musi zacząć padać. Jakość pola. Ale nam wszystko zmarzło. Pewnie zaraz liście też drzew powinny opadać. Jeszcze tego nie widać. No na pewno mam przyspieszone. Znów gotowe do rozrodu. Ale szybciutko to teraz leci. Ogólnie powiem tak. Jakby nie będzie tych pracowników sezonowych, będą tylko maszyny. Do tego, aha, śnieg zacznie padać, gdy tutaj będzie wskazówka. Czyli tam jest pewnie gdzieś ustawione to w grze i po prostu od wtedy do wtedy jest ten śnieg. Ciekawe, ja później siewy, mam nadzieję, że jakoś dam radę zasiać. Ciekawe, jakbym zasiał teraz. Próbować jedno po... Nie, i tak nie mogę przecież, nie? Mogę zasiać jeszcze. No ile to jest? 2 miesiące, 3, 4 miesiące. 4 miesiące. No nie, no gdzie? Nie ma mowy teraz. Dobra, wzywamy. Co to jest? Stwórz o wymiarach 0,62 hektara. 0,62 hektara. Musiałem sprzedać niestety. Dopiero teraz dam, bo nie... szkoda inseminatora wzywać do 3 kur. Moment. Ja teraz chcę sprawdzić, jak jest z polem. 0. Mógłbym. Jakieś takie małe poletko. Aha, ja je klikłem. Dobra. Dobra. Ale dostaniemy chociaż kasiorę, tak? Mamy kasiorę, byśmy mogli jeszcze to teraz nawieść. Póki nie ma śniegu, szybciej. Cyk. A nie, maszynami, Andrzej. Ja już po 3, kurna, co to tyle na jeden ciągnik pracowników wejdzie? Kurwa, jeszcze mi dopłaty zabiorą, ty. Przecież obornik, nie wolno rozwozić. Ciekawe, czy właśnie tu jest wprowadzone tej grze? Zakaz rozwożenia obornika wtedy i wtedy. Patrzcie, jak pogoda się trzyma, jeszcze mogę robić, minus 4. No, powiedzmy. Tu będę miał teraz, no, nieźle. Kilka pól koło siebie. Będzie co sioć. Będzie co sioć, będzie co uprawiać. Dobra, dawajcie, bo chcę zobaczyć zimę. Bo co, ja w zimę no nic nie będę mógł robić. Chyba, że nie. To zostawimy sobie i to będzie taki, że tak powiem, kwintesencją kolejnego odcineczka. Bo wtedy w następnym odcineczku dowiemy się, jak będzie wyglądał śnieg, jak będzie wyglądała zima, tak? Właśnie będą moi zwolnieni z roboty, chyba ostatnią pensję biorą. Ta, wzięli ostatnią pensję już. Także starczy mi, starczy. Gotowe do rozrodu, inseminator, łobornik na pełny. Także co, mordeczki, ja w dzisiejszym odcinku się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał, również jak i poprzednie. Oby tak było. I słyszymy się już niebawem. Mam nadzieję, że jakoś szybciej może nagram, bo jestem mega ciekawy tej zimy, a zaraz będzie padać, to ja się z wami jeszcze prędzej żegnam. Także dzięki wielkie, na razie, trzymajcie się, mordy, cześć!